Cześć, witam wszystkich z tej strony Head. W programie Kashmir zajmuję się niezależnymi grami i teraz gram właśnie w demo gry Cube, pisane właściwie w nazwie tej gry są po prostu kropeczki, więc to jest dość charakterystyczne. I ta gra początkowo wydawała się, i właściwie to intro już wskazuje na to, że ona jest w jakiś sposób podobna do Portala czy czegoś właśnie takiego. To znaczy, to jest gra logiczna z zagadkami, w której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, co jest dość charakterystyczne, bo tak naprawdę no, tego typu podejście nie jest zbyt często stosowane w grach logicznych. Jak widzicie, zaczyna się to w taki sposób, że po prostu budzimy się w jakiejś przedziwnej białej komnacie, najprawdopodobniej w jakimś laboratorium, i dostajemy takie rękawice. Ja niestety nie mam takich w rzeczywistości, ale powinni twórcy sprzedawać je z grą w edycji kolekcjonerskiej, jeżeli kiedyś coś takiego miałoby wyjść. I za pomocą tych rękawic możemy wchodzić w interakcje z różnymi obiektami, to znaczy możemy różne klocki przesuwać i w różny sposób je wykorzystywać. W tym momencie akurat po prostu przesuwam w dół i w górę, bo taka jest funkcjonalność jak gdyby czerwonych obiektów. No i proste zagadki. Zobaczymy, co będzie dalej. I rzuca się w oczy straszliwie oszczędna oprawa audiowizualna, która no pewnie nie każdemu się spodoba, i zastanawiam się właśnie, czy potem to się zmienia, bo to daje spore pole do popisu dla twórców, żeby po prostu pobawić się taką stylistyką i nagle zaskoczyć gracza innymi kolorami czy wyjściem z tego takiego laboratoryjnego, kostkowego, sześcianowego klimatu. Dobra, tu są niebieskie klocki i je trzeba po prostu wcisnąć jakby do wewnątrz, i dzięki temu możemy się na nich wybić, jak na skoczniach. O, standardowy patent, znany już z innych gier, znaczy same skocznie, bo oczywiście nigdy nie skakaliśmy chyba jeszcze na niebieskich sześcianach, a przynajmniej nie przypominam sobie. Okej, tutaj trzeba oczywiście już połączyć te dwie czynności, to znaczy wyskoczyć sobie i wylądować na tym klocku. O, dokładnie. Zabawnie są drzwi rozwiązane, po prostu to są ciemniejsze fragmenty ściany. Dobra, tutaj mamy taki ciekawy przykład zestawu klocków, które po prostu w zależności od tego, na który z nich naciśniemy, to one aktywują się w inny sposób, i po prostu tutaj musimy nacisnąć na ostatni, żeby ten ostatni akurat wysunął się najwyżej, żebyśmy mogli po prostu wskoczyć na górę. Dobra, tutaj mamy znowu już bardziej rozbudowaną zagadkę. Nadal jest to dość proste, no bo to jest pierwsze kilka minut gry. I tu pewnie będę musiał zrobić tak. Tutaj chyba środkowy. Okej, jesteśmy na górze. No i tego, czego brakuje tutaj w stosunku do Portala, oczywiście jest obecność GLaDOS, czy obecność takiego wątku fabularnego, który gdzieś tam w tle powoli zaczyna się rozkręcać. Tego mi osobiście właśnie brakuje w tym demie, że po prostu no nie ma tutaj czegoś takiego, jest... Mamy tylko po prostu same zagadki, nie ma jakiegoś rozwinięcia, z którego by wynikało, że coś tutaj się będzie działo dziwnego i że po prostu ta gra w jakiś sposób będzie starała się nas zainteresować, zaintrygować, a nie tylko bawić tymi zagadkami. Okej, tutaj by trzeba wskoczyć na górę i wysunąć to chyba, żeby wejść jeszcze wyżej, dokładnie. No
No i niestety to trochę mnie rozczarowało, bo spodziewałem się jakiegoś mocnego akcentu na koniec, jakiegoś przesłania, że gdzieś tam coś jest ukryte i że pod koniec tej gry dowiemy się, co właściwie robimy w tych sześcianach białych. No i tego nie ma, ale sama gra jest bardzo ciekawa, bardzo pomysłowa i myślę, że warto na pewno sprawdzić demo. Ono jest bardzo krótkie, jak zresztą widzieliście. Jeśli się zainteresujecie, kupcie grę, dajcie znać, czy jest tego warta, to może pogram w nią trochę więcej. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia w następnych materiałach.